Witam was, moi drodzy, w nowej serii. Będzie to seria Blair Witch Volume 1 Rustin Parr, czyli historia Rustina Parra. Tak jak dobrze pamiętam, miałem wam powiedzieć, która gra w ankiecie była tą grą, którą chciałbym właśnie w pierwszej kolejności zagrać. I właśnie wybraliście tę, którą właśnie chciałem w pierwszej kolejności zagrać, czyli tę. Blair Witch Project. Blair Witch, znaczy The Blair Witch Project to są filmy i ta gra, która wyszła nie tak dawno, chyba w 2019, takim chyba roku, nie pamiętam. Dobra, moi drodzy, nie rozwodzimy się tutaj nad tym, co było kiedyś, co było przed, a mianowicie trzeba zacząć, co jest teraz. Bardzo się cieszę, że wybraliście tęże grę, ponieważ darzę ją niewielkim, może nie niewielkim, darzę ją dużym sentymentem i bardzo, ale to bardzo chciałbym, żebyście się wczuli w tę grę jak tylko możecie bardzo. Oczywiście wiem, że ta gra nie jest dla każdego, ale uwierzcie mi, klimatem ta gra, a ta gra jest z 2000 roku, jak zresztą widzicie datę poniżej, ta gra ma 24 lata, a potrafi klimatem przebić nawet najlepsze i najnowsze produkcje, może nie najlepsze, źle to określam, nawet najnowsze produkcje, które wychodzą do tej pory. Uwierzcie mi naprawdę, ciężko o taki dobry horror, który jest w ten sposób zarysowany. Wiem, że już prawie dwie minuty gadam, ale chciałem jeszcze tu zaznaczyć. Specjalnie jeszcze tutaj, żeby wam się to ładnie oglądało, zainstalowałem specjalny, jakby to powiedzieć, fix patch, żeby podbite były detale, jeżeli chodzi o postacie, czyli żebyście nie mieli takich ząbkowanych chamsko postaci, że widać te takie, tak zresztą jak na tych właśnie znakach tutaj, to takie, wiecie, tekstury i takie załamywania się tych tekstur, tylko będą ładnie wygładzone, będzie wszystko ostre, no i w jakości Full HD. Dobra, bo ja tutaj się strasznie rozgadałem, a tutaj trzeba po prostu zacząć. No ale taki wstęp jest, wydaje mi się, dobry. Także co? Pora zacząć. Sprawę Rustina Parra. Oczywiście będziemy grali normalne zagadki i normalna walka. Kiedyś, kiedy nie robiłem ani live'ów, ani jakichś odcinków Zagrajmy, próbowałem sobie zagrać trudne zagadki, normalna walka. I uwierzcie mi, przy pierwszej zagadce się zaciąłem, nie znalazłem rozwiązania, nawet jej na internecie. W tamtym czasie, nie wiem, może teraz się jakiś poradnik pojawił, ale po prostu nic kompletnie takiego nie widziałem. Także zaczynamy. You've been prepped and disarmed. Do you have anything to declare before execution, Dr. Holliday? No, I'm ready. Very well. Enter through the gate on your right when it opens. Enter. Mam nadzieję też, że będziecie dobrze wszystko słyszeli, ponieważ grę mam ustawioną na maksa, jeżeli chodzi o dźwięki, więc tutaj już niestety z tym nic nie zrobię. Tu możecie się niektórzy zastanawiać, dlaczego nie wejdę przez te drzwi, które zostały otwarte, ponieważ tam jest, jakby to powiedzieć, trening, który wprowadza do mechaniki i walki podczas gry. Ja tę sekwencję pominę, ponieważ to jest dla mnie zbędne, ponieważ dużo tego już przerabiałem, więc wszystko wiem co i jak. Zresztą mam nadzieję, że wam się podoba konwencja tego modu, że wszystko jest takie fajnie wyostrzone. No, a że Dr. Holliday, czyli postać, którą gramy, będzie miała falujące tutaj, co ona ma? Wdzianko. No to bierzcie pod uwagę to, że gra była tworzona w 30 klatkach na sekundę, a teraz
jest gra w 60 klatkach, więc fizyka może troszeczkę wariować, więc bierzcie na to poprawkę. Fajny telefon. No dobra. W ogóle powiem wam, jest tutaj trochę... Ja nie przerabiałem, może nie przerabiałem, nie zmieniałem sobie sterowania, tylko lecę tak, jak to jest. Czyli nie kieruję WSAD klawiszami, tylko strzałkami, więc powrót do przeszłości uważam za udany. Stranger, where did you come from? Same place as you. That's impossible. I was just in the hall and... Never mind. Would you like to do the honors, stranger? What do you think? Then allow me. The world is a dark place. Who will protect the world from darkness? We will. After you. Panie przodem? No dobra. Dziękuję bardzo, stranger. Jemu też coś faluje. Security here is a joke. Hasn't changed since Roosevelt founded Spook House in 1902. Been using the same password for decades. We're becoming predictable. Predictable is dangerous. You are displaying a decided paranoia. No one even knows about this place. Whoever it is, they won't have a hard time getting in here. And you won't be so confident when you're dead within the year. What? Stranger, do you really have to be so morbid all the time? Just once might we hold a normal conversation? I'll meet you in the Colonel's office. I want to talk with Svetlana. She should be in the training room with Rigson. Svetlana. Ciekawe. To kiedyś myślałem, że przedstawia, nie wiem, jakąś rodzinkę, która jest opowiedziana w tejże grze, a tak naprawdę na ludzki rozum można się domyślić, że to są twórcy gry, którzy zrobili tęże jakże świetną produkcję. Twoją drogą, ciekawe mordy. Ale nie będę tutaj na temat ich się rozgadywał, bo to nie na tym rzecz polega. Tutaj trzeba po prostu wczuć się w klimat. Ja trochę mam wrażenie, że mimo, że gra miałem na 100%, to gra jest i tak stosunkowo za cicho, nie wiem. Takie mam nieodparte wrażenie. Czy mogę tu wejść? Drzwi są zamknięte. O! Witam. Elspeth, stranger told me Colonel is pairing the two of you for your next mission. I'm not sure. I'm on my way to the briefing now. Coming, stranger? Tell Hapscom I'll be there in a minute. Wiecie, jak to wygląda? To wygląda tak, jakby oni rozmawiają. Panie mu. Ta głowa tak. To tak trochę wygląda, jakby oni mieli romans. Wiecie, weszła tutaj Holiday i przerwała im jakąś ważną rozmowę. Wydaje mi się, że czuję w powietrzu, że tam musi być jakiś flirt. Swoją drogą, Holiday też by mogła poflirtować z kimś. A czy to zrobi? Powątpiewam. Chyba, że z naszym skośnookim tutaj kolegą, który tutaj... Nie, to nie jest skośnooki. A, to jest ten, jednooki Joe. On mówi, że mogę usiąść, tylko nie powiedział, czy mogę tutaj siąść, czy na jego kolanku. Colonel, your message sounded urgent. Where is the stranger? Speaking with Svetlana. Ciekawa kamera. Jakby było odsłonięte nogi, to bym jeszcze zrozumiał, ale wszystko jest zakryte. No to na co ja mam się skupić? An old hermit named Rustin Parr walked into Burkittsville. Rustin Parr. Finally finished. When authorities searched his house, they discovered the bodies of 7 children in the cellar, all of them horribly mutilated, quite gruesome. Mutilated? Ritualistically tortured before the Zmasakrowane! Drapane! Poszatkowane! Dobra. Za bardzo świruje. O! Colonel. The FBI sent agents to assist the local sheriff. And their reports lead us to believe there's more at work in that little town than the
actions of one insane old man. Pa told police that he killed for an old woman ghost that lives in the woods. Well, that began the local recirculation of legends about the Blair Witch. Czyżby jemu się zrobiło niedobrze? Yes, he doesn't like being sent anywhere. He can't shoot something. Nevertheless, I want you to go to Burkittsville and investigate. Call in Stranger if you need help. If anyone asks, tell them that your niece has been missing for several months and that you think this Pa character might have had something to do with it. And do avoid confrontation. These people have been living a nightmare. Frightening them any further simply will not do. I'll keep that in mind, Colonel. To będzie ciężko. Znaczy, to będzie ciężkie. Morderstwo Rasina Para, raport nawiedzonego domu. Numer sprawy 433. Morderstwo Rasina Para, Rasin Par. Urodzony 1903 roku. Hrabstwo Frederick, stan Maryland. Wykształcenie ograniczone. Ukończone 6 lat klasy szkoły podstawowej. Morderstwa Rasina Para, ciąg dalszy. Rodzice zmarli. 1913. Dzieckiem zajęła się siostra matki wraz z mężem. Wuj Rasina, cieśla, nauczył go swego rzemiosła. Osobowość. Par zawsze stronił od ludzi. Mieszkańcy Burkittsville nie zdziwili się, kiedy w 1927 roku postawił sobie dom na wzgórzach, daleko za miastem. Przez kilka lat Rustin pracował jeszcze w warsztacie wuja, ale z czasem zaczął się coraz rzadziej pojawiać w mieście. Kiedy zmarła mu ciotka, a wuj przeprowadził się do Baltimore, nie miał już żadnych powodów, by odwiedzać Burkittsville. Wyjąwszy zakupy, które robił mniej więcej dwa razy w roku. Morderstwa. Rustin utrzymuje je. Utrzymuje je, że kilka lat temu zaczął widywać w lesie jakąś postać. Kiedy do niej wołał, znikała. Była to kobieta, której twarzy nigdy nie zobaczył. Nosiła długą pelerynę kapturem. Za każdym razem, kiedy próbował ją dogonić, rozpływała się bez śladu. W poprzedniej zimy Rustin zaczął słyszeć w głowie jakiś głos. Początkowo tylko w nocy, dlatego sądził, że to sen. Kiedy usłyszał go na jawie, przestraszył się. Głos należał do starej kobiety i przemawiał wieloma dziwnymi językami. Czasem powtarzał uporczywie te same słowa. Rustin nigdy już więcej nie widział kobiety w lesie, natomiast głos zamieszkał w jego głowie na dobre. Trwało to prawie rok. Rustin miał wrażenie, że jest o krok od szaleństwa. Głos kazał mu zrobić różne rzeczy i Par był mu posłuszny. Z początku chodziło o mało istotne rzeczy. Pewnego razu miał na przykład spać przez tydzień w piwnicy. Potem w listopadzie 1940 roku głos kobiety kazał mu pójść do Burkittsville i zabrać ze sobą do lasu pierwsze napotkane dziecko. Par nie potrafił, czy też nie chciał jej się sprzeciwić. Robił dokładnie to, co mu kazano, nawet wtedy, gdy głos polecił mu porwać kolejne dzieci i z miasteczka, i je zabić. W sumie Rustin zamordował 7 dzieci, oszczędzając tylko jedno, Kyla Brodiego. Chłopiec musiał stać w kącie, podczas gdy Par dokonywał w piwnicy swego domu tych ponurych zbrodni. Po zamordowaniu 7 dziecka Rustin obudził się i ujrzał w swym pokoju postać w pelerynie. Nie widział jej wyraźnie, w ciemności, ale wiedział dobrze, kim jest. Odezwała się do niego tym samym przerażającym głosem, który przez ponad rok rozbrzmiewał w jego głowie. Powiedziała mu, że już skończył i kazała pójść następnego dnia do miasta i opowiedzieć wszystkim o tym, co zrobił. Obiecała, że jeśli Par to uczyni, zostawi go w spokoju. Potem postać zniknęła.
Rustin uwolnił Kyla i ruszył powoli do miasta. Wszedł do sklepu w centrum i powiedział: wreszcie skończyłem. Policjanci poszli za nim do jego domu i znaleźli stojącego na werandzie Kyla, który wyglądał na oszołomionego i nie był w stanie mówić. W piwnicy odkryto ciała 7 dzieci, zakopane w osobnych grobach. Właśnie tu jest literówka. Osobnych grobach, nie, w osobnym grobach. Policja aresztowała Rustina. Rustin przestał słyszeć głos. Jego zdaniem to był jakiś dawny duch. Par szczerze żałował tego, co zrobił, ale równocześnie był szczęśliwy, że owa kobieta opuściła jego głowę. Ofiary w kolejności chronologicznej. Emilia Hollands, porwana 13 listopada 1940 roku. Kyle Brody, drugie uprowadzone dziecko, porwany 5 grudnia 1940 roku. Ze wszystkich uprowadzonych dzieci tylko on powrócił. Jego zeznania przyczyniły się do skazania para. Tara Shelley, porwana 8 stycznia 1941 roku. Steven Thompson, porwany 20 lutego 1941. Michael Grivdy, porwany 5 marca tego samego roku. Eric Norris, porwany 13 marca tego samego roku. Julie Forsyth, porwana 2 kwietnia tego samego roku. Margaret Lowell, porwana 20 maja 1941 roku. Cóż, były to okropne morderstwa i da się wczuć ten klimat, jeżeli sobie to teraz wyobrazimy. Good thing. Definitely a debt you don't need. I was thinking same thing. No mówię, że flirt wisi w powietrzu. Ale dupa, znaczy... Okay. She said sorry she could not stay and be careful on your mission. I see you are traveling light, as usual. Yes, well, we mortals have to depend on our equipment. Right, stranger? Speaking of which, damn it, stranger, you've been going through my things again. How many times do I tell you hands off? Svetlana, I'm going to need my spectral proximity sensor. Are you finished with it? Yeah, I was actually returning. Ja, Volt. Ah, bo ona jest Niemką. Svetlana. Expecting ghosts in the woods? You never know what's out there. I know what's not out there. You see, Svetlana, since Stranger has never found evidence to substantiate any of the Black Hills legends, Blair Witch or otherwise, the case is closed, as far as he's concerned. If something's not there, it's not there. You can look all you want. You never had the SPS before, so you could have been surrounded by ghosts the entire time and never known it. I'll find out for sure. What are you packing? Ugh. It's the enhanced charged radiance emitter. A glorified flashlight at best. Jak obserwuję. It seems you found it useful in Germany. So the Blair Witch is a vampire. Well, that's not likely. But either way, I'll be prepared. Besides, I've made some enhancements. The charge time is decreased, and it operates on a far wider spectrum. I'm hoping it also affects ghosts and specters. Mm-hmm. Taking anything that shoots real bullets? My Luger and a Delisle carbine. Good choices. Quiet. Colonel's advice, huh? Ah, yes. Mustn't forget your trusty recorder. Oh, it's more than a recorder. It can also manipulate audio signals. With it, I can hear sounds that are normally undetectable. And the fancy camera you modified. Photographic records are essential to my research. Well, I guess that's about everything. Good luck, Doctor. Not going to wish me luck. If you still need luck with all that gear, you're really in trouble. Oh, and be sure and call me if you run into any actual monsters. No, ciekawe. W ogóle ta waliza wygląda jakby ważyła tonę. Taka betonowa albo metalowa. Nie, no prędzej metalowa. Thank you.
Welcome to Burkittsville, ma'am. Zakręciłaś się, czy co? I'd like a room, please. Certainly. Will your husband be joining you? I'm not married. I see. So you're traveling alone, then? I am. Is there a problem? Oh, certainly not, ma'am. No problem at all. We just don't get many visitors through here, that's all. Except for the reporters, of course. The last of them finally cleared out this morning. Good riddance, I say. So what did happen then, exactly? God only knows what the papers outside of town are saying. I'm sure they're having a field day with it. Not that the story isn't terrific enough as it is. Our local paper, the Register, will give you the best account. You should see about picking up a copy. Here's your key. I've put you in room 4. How long do you think you'll be staying with us? A few days, I imagine. Gościu popatrzył na nią, o co tu chodzi. Bo się ładnie pokręciła. Field notes of Dr. Elspeth Holliday, Burkittsville, Maryland, July 21st, 1941. I've only been here half an hour, and already the small town attitude is getting on my nerves. The manager at Burkittsville's only inn just stood there waiting for my husband to show up. Guess he's never seen a woman traveling alone. I'll see the sheriff next, play up my cover story, and maybe aim for a little pity. The helpless woman routine should go over easily in this town. Ciekawe, dlaczego było po angielsku. Nie przetłumaczyli? Jakieś problemy w tym? W przetłumaczeniu tekstu? No dobra, no w każdej grze są niedoróbki jakieś językowe. Ale wiecie co, moi drodzy, tu jest za cicho. Przydałaby się jakaś muzyczka. Okej, okay, następna stacja. Nie. O. Następna? No nie, to jest ta sama stacja, co słuchał tamten. O. Yeah. Oh yeah. 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 Poprzyglądamy się? Oh yeah, wyglądasz bosko. Oh yeah. Dobra, nie będziemy tutaj naciągać ich na prąd, bo prąd drogi. No. Doktor Holliday się rozkręciła, a tu wiecie, to ma być horror, a nie komedia. Komedia to wiecie, to może być... Zresztą, co ja was oszukuję? Przecież doskonale wiecie, że... Pobiegamy. Przecież doskonale wiecie, że... Ja z horroru... Najbardziej potrafię zrobić komedię. Zresztą już... School has let out for the day. Jak to? Przecież jeszcze nie ma wakacji. Dziwna sprawa. Zresztą pamiętam to jak dziś. Jak kiedyś któryś z widzów, który mnie kiedyś oglądał, powiedział, Jackie to zawsze potrafi z jakiegoś horroru zrobić komedię. No, coś w tym jest. Tak się trzyma to do tej pory. Dobra. W ogóle, ja wiem, że to jest stara gra, że te tła mają, jakby to powiedzieć, swój urok i swoje lata, ale kurczę, ja potrafię się naprawdę cieszyć i, że tak to ujmę, jarać taką grafiką. No tam trochę u góry była, jest pikseloza, no nie powiem, ale ta grafika ma coś takiego w sobie. Drzwi są zamknięte. Wrong bulge. Pamiętacie, z której, albo Jammed, Wrong Bulge. Pamiętacie, z której gry, którą kiedyś tam w 2010 roku nagrywałem? Była taka fajna gierka, której, jak to tam, główny bohater gry, właśnie tak mówi, jak były zamknięte. Wow, fajna kamera, czekajcie, ja jeszcze raz to muszę zobaczyć. Oh yeah, robią wrażenie. Dobra. Koniec tego śmiania się. Wiem, że było wszystko pozamykane. Możemy. A rano.
Get something to eat. Zjesz coś? Dobrze. Ciekawe, co lubisz jeść. Znaczy, ja pamiętam, co ona zamawiała, ale nie chcę tego mówić głośno, bo wiadomo, nie każdy słyszał o tej grze albo grał. The church is closed for the night. Kościół jest zamknięty na noc. Z tego, co wiem, to kościół jest zazwyczaj 24 godziny na dobę otwarty. Chyba, że już tak dawno byłem tutaj i... Znaczy, tutaj byłem, co jak kanem. Chyba, że tak dawno się coś pozmieniało, no i... The church is closed for the night. No i faktycznie może ja się nie znam i teraz kościoły zamykają na noc, bo wiecie. Fala przestępczość wzrosła. Czy tu mogę? A, tu jest dinner. No dobra, idziemy żreć. This must be where pies go when they die. Pewnie. Hi, honey. My name's Gretchen. What can I Gretchen. Get you today? I'll just have the blue plate special. A, zupka jarzynowa. I'm Peter Durant. Gretchen Peter. Here owns this place, and she's the best darn cook in the county. Oh, Peter, stop. You're new in town, aren't you? Stary z bok podrywa taką młodą cycatą kucharę. It's nice to meet you. What brings you to Burkittsville? You're not another reporter, I hope. Oh, no. My sister's daughter disappeared a few months ago in Martinsburg. Oh, no, honey. That's just awful. Terrible. You don't think Rustin Parr had anything to do with it, do you? I certainly hope not. But it is possible. I'm in town to talk to the sheriff who investigated the case. Sheriff's name is Damon Bowers. Town hall is down the street on the other side of the church. Thank you. Mr. Durant, if you don't mind my asking, what is your occupation? Not rude at all. I'm a librarian and head of the Burkittsville Historical Society. An historian? Ah, any areas of expertise? Well, just the history of Burkittsville. I guess you could call me an authority. I've been studying it all my life. Oh, interesting. Oh, it really is. We have quite a colorful history here. These recent events have brought to light one of our oldest legends, stories about the Blair Witch. I've heard a few of the stories, but I don't really believe in that sort of thing. I do. I witnessed it myself. When I was a kid, a girl I knew named Robin Weaver disappeared in the woods. What happened to her? She eventually made her way back to town. And? Oh, it wasn't what happened to her that scared me. Heck, it still scares me now. This might sound silly, but I'd rather not tell the story at all. Ale nóżki. If you are interested in our history, come by the library tomorrow. We have plenty of written documentation. And if you pry, I may tell you my account of the Robin Weaver story. I might take you up on that offer. Now, you said this girl, Robin Weaver, came out all right? What happened while she was gone? You should ask her. She still lives here. Careful, though. She's a little peculiar. Gretchen. It's true, Peter. That may be, but Miss Holliday, Robin Weaver's always been a bit eccentric, even when she was a child. She keeps to herself most of the time now and would probably prefer being left alone. You know, you should stop by the newspaper office. The editor's name is Horace Gersten. He's been there a long time. He could tell you a lot of stories. It's pretty late now, but with the madness of the trial and all, he's been keeping some late hours. I bet he's still there. Where is the newspaper office? It's up the road a ways, right across the street from the library. Keep Horace in mind if you need any information that you can't get from Peter. As for Parr specifically, try talking to people who knew the victims. Anyone that knows Kyle Brody might help. Kyle's the boy that escaped from Rustin Parr. Word is, he was forced to face the coroner and listen as Parr did horrible things to those children. Can you imagine? He hasn't spoken a single word since he got back. But his teacher at the school is close to all the children of Burkittsville. Maybe she can help you. Oh, honey, I've been talking your ear off. Your dinner's getting cold. You go on and eat now. Właśnie, ja tu jestem głodny, znaczy głodna, a oni tutaj gadu-gadu. I've just met the town's librarian, Peter Durant, who promises to have a lot of information about local legends and mythology. So I'll visit the library tomorrow.
Beckettsville residents are no strangers to the Blair Witch legends. Interesting that no one seems to have any first-hand experience with a witch, but nearly everyone claims to know someone who has, or know someone who knows someone. I know someone. Dobra, to trzeba wracać do naszej spokojnej nie mieściny, tylko do naszego spokojnego pokoiku. O, ktoś tu stoi. Ma'am, how was your first day in Burkittsville? A long one. Tomorrow will be worse, I'm afraid. I'm planning on visiting Rustin Parr's place. You realize it's a 4-hour walk, right? Do you even have a map? No. Where can I get one? Don't rightly know. The general store up the street, maybe? But, well, you just be careful, ma'am. Those woods are plenty dangerous. Wild animals? Animals? No, ma'am. Animals stay out of those woods. They know better. Sometimes animals have more sense than people. So what should I be careful of? I pray to God you don't find out. And just stay away from Tappy East Creek. That's where she lives. Who? About 100 years ago, she reached her pale white hand out of the water and pulled a little girl into the river. They never found the body. She's still down there in the water, waiting for another victim. You're talking about the Blair Witch. You don't ever want to say that. She hears you when you say her name. Stay away from that creek, man. For the love of God, stay away from that forest altogether. Now, good night. No, ciekawe opowieści miał ten pan. Zresztą domyślałem, że to, co widzicie tu na ziemi, że to są jakieś łuski, a to zazwyczaj były chyba, jakby to powiedzieć, niedoróbki graficzne? Coś ten deseń? Jakoś tak. No także pamiętacie. Pamiętajcie. Nie trzymamy się blisko East Creek, bo tam jest... There's no phone in this room. Oh, how am I supposed to trupio check in the spook blada house? Ręka, która wciąga. Dobra, idziemy spać. Ale że tak w roboczym ubraniu nawet butów nie ściągnie? Ja bym to ściągnął. Nie tylko, nieważne. Spokojnie, to tylko wiatr. Co widać po przeciągu tej... tego nie żakietu, no tej peleryny twojej. Oho. Oho, a czemu te drzwi się ruszają? To chyba mi się wydawało. O kurde. Jezus Maria. Się boję. To tam. Mówiłem, że to tylko wiatr. Aż mnie normalnie gęsia skórka złapała. Nie, ja tutaj nie gaszę. Bo tu jest zbyt, jakby to być creepy. Może ja wezmę te rzeczy ze sobą? Wykrywacz widm, pak elektryczny, pistolet, oktowizor, doskonale miotacz promieniowania, strzelba. Wszystko? Wszystko. Tylko powiem wam szczerze, nie pamiętam za bardzo, czym się wyciągało. Aha, tym. Dobra, mamy to. Wiecie co, moi drodzy? Ja na razie tutaj zapiszę, żeby nie było. Mamy sobie tak. Wiecie, różnie to bywa, nie? I can track it with my spectral proximity sensor. I tego też nie przetłumaczyli. Mi się nie podoba. Mi się ba... O kurde, ja... Widzieliście to? Widziałem ten cień, który wyleciał tylko potwora i on... Matko... I on wszedł tutaj.
Tak, widziałem. Hello, anybody here? Uh-huh. Oh, this might come in handy. Pewnie, że się przyda. There's a note on the door. On vacation back next Monday. Monday, Tuesday, coś tam. That's not where I need to go now. No dobra, ja tylko tutaj sprawdzam wszystko, bez nerwów, zamknięte. Tu również, a tu? A tu już musiała być otwarte. Oho. Ja tu lepiej zapiszę, bo nie podoba mi się to. Teraz, gdzie ja mam? A, tu mam, dobra. Topór? Is that the sheriff? What's he about then? Aha. Fajny szeryf. Excuse me, are you a daemite? Oho. O, aleć! Ja podskoczył. Aha. Muszę go dobić. Jeszcze żyje! Nie! Nie! Gdzie? What the hell is going on here? I've never heard of daemites this far north. O kurde, nie wiecie co? Ja... Nie to. Ja może zmienię na to. Ciekawe, czy mogę mieć też latarkę. Właśnie nie pamiętam, czy była latarka. No to by się w sumie przydało. Czekajcie chwileczkę, ja tu szybko zobaczę. Tu jeszcze wam udowodnię, że mam wszystko na fulla, dźwięki, muzykę. Klawisze, latarka. No pamiętam, że tutaj była... A, F, dobra. O, od razu lepiej. Przynajmniej będę widział. Wybaczcie, że nie ogarnąłem tego przed, ale to było szybciutkie. No, klimacik po... O Jezu, zapomniałem, że najpierw trzeba tak i tak zrobić. Niestety te stare gry miały tę bolączkę właśnie. Dobrze. Na spokojnie. O Jezus. O Jezus. Ale wytrzymały skurczybyk. Już? Poległeś? Bo cię nie widzę. No niby poległeś, ale... Ale czy faktycznie? To chyba nie mogę wejść z tego co wiem. A jednak. Dobra. Może tu? O kurde! O nie! Takie ładne nóżki! Ej, dlaczego ty się śmiejesz, skoro... Matko. Biedna. Takie ładne nogi. O! Matko, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tutaj krew kapie. Mogę wejść? Nie. Chyba nic nie będzie, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. A, tutaj też kapie. Dobra. Czuję się niekomfortowo tu. Trzeba wyjść stąd. Dobra. Jest tu jeszcze ktoś? Coś. Dobrze. Nawet nie chciałem tam biec. Chociaż ciekawi mnie, co tam by mogło być. O, tu mogę wejść? Sprawdźmy. Musisz znaleźć coś, no dobra. Szukajmy. Szukajmy, może ktoś się zaraz zjawi. O, pójdźmy na ten. Na cmentarz. Tu na pewno coś będzie.
Na cmentarzu zawsze dzieją się dziwne rzeczy. Matko, ja to jeszcze nagrywam, wiecie, w nocy. A wiadomo, najlepszy klimat horroru to jest w nocy, nie w dzień. Wtedy to okan dupy rozbić. Takie coś. Nie ma tu nic? Halo? Gdzie się? O, shit! O! Odejdź! Matko! Pan żeś mnie wystraszył. I to tak... przed samą twarzą. To mi się zawsze podobało, tylko nie wiem, czy uda mi się wycelować. O! Dyskoteka! No, nie bardzo. No, ale wiecie, o co chodzi. Co, ktoś tu wyskoczy jeszcze? O, shit. O kurde, ręka mu odpadła. Ale to było takie aż soczyste, takie... Może w szkole? Jezus Maria, ale mam gęsiora. Ale mam gęsiora. Jak to nie masz czasu? Mamy czas. Klimat tej gry jest wprost fenomenalny, ale się jaram niczym pochodnia. Nie, tu raczej nic już. Właśnie, sprawdźmy, czy możemy wejść do tego typa. To mnie ciekawi. O! Hello? Anybody here? No chyba nie. O kurwa. Tak się nie robi. Jezus Maria, idę stąd. Kurde, niech to szybko minie, bo mam gęsią skórkę. Wszędzie. Właśnie, może tu coś będzie. Halo? Czy jest tu ktoś albo coś? Ty coś? Raczej nie będzie tu otwarte. No nie. Kurde, pieczone. Kurde, blaszka. Ale masz małego ptaszka. Ja nie mam żadnego. Kurde, jeszcze tu. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Czekajcie, o właśnie, chciałem sprawdzić, czy ta postać mruga. No mruga, mruga, było widać. Tylko to. No halo? Nikt mi tutaj nie ten? A czekajcie, ja wiem, gdzie mam iść. Ja już wiem, gdzie mam iść. Przecież w tej jadłodajni nie byłem. Oho. A, fajne placki. Oho. To jest chyba jeszcze w stanie, coś mi się wydaje. No jasne. O nie, inny. O kurczę. Co tu się dzieje? A co to jest? God, I loathe daymites. Co to, jakieś pulsujące jelita? No tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, trzeba stąd wyjść, bo naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. Kto mnie jeszcze tutaj uraczy? Tutaj nic. No przecież wiem. Oho. Dobra, ale... nie musiałeś aż tak... Ratunku. No zastrzel go w końcu. To jeszcze nie koniec. Jeszcze ktoś mi tutaj zaatakuje. Opamiętam. A co tam jest?
Wrong way. Aha, zła droga. No dobra. Zła droga. Oho. Gdzie? A tu. Oho, kończy mi się amunicja. Trzeba zmienić sobie. O, jaka ładna para. Nie wiem, czy on stanie jeszcze, czy nie. Kurde, ile truposzy. Jezus Maria. Uff. Nie ma już tutaj nikogo? Nie no, musi być coś. Coś tutaj jeszcze będzie. Nie chcę za bardzo zdradzać, bo ona tutaj nie wyjdzie, co nie? Pójdziesz do lasu? Ale zapiszę, bo to jest ciężkie. Chyba się wróci zaraz. A, no właśnie. Dobrze. Ale chociaż furtkę mam otwartą. Na pewno tutaj nie mogę? No nie mogę. No dobrze, 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 spokojnie. Idziemy. Dawać mi tu ich. No gdzie jesteście? Pioruny trzaskają, a ja szukam ich. Dawajcie, no. Będziecie tu gdzieś, czy nie? No i jeszcze... Jeszcze tutaj... Jeszcze nie. Rycze pieczone. Może z powrotem na te... groby? Może tu coś będzie... Oho! Patrzcie, kto, kogo my tu mamy. Dostała jednego strzała. Jeszcze? Koniec. Chyba. Albo jeszcze nie. Jeszcze nie? Kurczę, pieczone. Myślałem, że to już ostatni demon. A tu jednak nie, ale będziecie mieli za to długaśny odcinek. Mam nadzieję, że się cieszycie. No. Nie ma nikogo? Tu nie. O kurde. A co to się stało? O Boże, nie! Zostaw. Aż dwóch? Nie prosiłem aż dwóch. Czy koniec? No matko, ile ich jeszcze to będzie? Strasznie ich to dużo. A wydawało się, że ich jest tu będzie tak mało. O kurde! Tego się nie spodziewałem. Nic nie widzę. Gdzie jesteście? O! Slow motion. O! Run! Aby mi tylko amunicji starszyło. A jeszcze żyje, kurde. No zabij gościa w końcu. Jest. W końcu. Idziemy do kościółka. Cholera. Tego się nie spodziewałem. Ja cię.
się dzieje w ogóle? A tędy nie wyjdę, tak mi się coś zdaje. It's locked. It's locked? No dobra. Również nic. Nic, to wychodzimy. Aha. Co tam się dzieje? Kim ty jesteś? Matko. Aha. Creepy to wygląda. What do you want from me? We are your dead. What have I done? I've killed all of them. To niezły sen. I just had the most disturbing dream. The people of Burkittsville turned into horrible creatures. I killed all of them, but then they transformed back into humans. I had no choice. I lost control of myself. I killed those people. I remember seeing the stranger. He was standing above me, looking down. God, I was dead. I was shot through the head. But the gun was in my hand. I wonder what it all means. This town must be really getting to me. I wish I'd just fled from the monsters, ran into the forest or something, so I wouldn't have been forced to kill them. Dobrze, moi drodzy. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że posypią się jakieś ciekawe komentarze. I cóż, mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że ta gra wygrała, a nie inna. Zresztą też sami zdecydowaliście o tym. I mam nadzieję, że też nie jesteście źli, że taki długaśny odcinek. Taki chciałem, wiecie, zrobić dłuższy, ze względu na to, że fajnie rozpocząć tak serię trochę dłuższym, znacznie dłuższym odcinkiem. Ale następne postaram się, żeby były takie, jak zazwyczaj to robiłem, takie 25-minutowe, coś ten deseń. Także dziękuję bardzo. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. To cześć.